Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Chyba taki trzeci projekt, tak mi się wydaje. Rok temu zaczęliśmy razem grać. Wcześniej miałam przyjemność słuchać Marcina w jego innych projektach. No i rok temu przy okazji jednego z festiwali zaczęliśmy coś razem działać. Ale wiesz, że to świetnie komponuje różną muzykę, więc co, raczej covery czy też jego produkcje? Na ten moment covery, zobaczymy co będzie w przyszłości. Covery, ale zawsze nie odzwierciedlam ich w 100% tak jak autor miał na myśli, tylko dodaję swoje rzeczy. Marcin, ty masz podobno najlepsze ucho tutaj w regionie, więc powiedz, jak ty widzisz swoją pozycję tutaj w świecie muzyki, bo multiinstrumentalista, ja ciebie wszędzie widzę, w każdym projekcie. Przez ostatni rok naprawdę dużo tego jest. Gram w kilku projektach, które mają trasę koncertową po całej Polsce. Jeżdżę jako gitarzysta, ale też właśnie w swoich zespołach zawsze też syntezatory, klawisze, gdzieś tam próbuję to łączyć. W tym roku też się dostałem w końcu na Akademię Muzyczną, więc myślę, że też to przeniesienie do Wrocławia dużo mi da i mam nadzieję, że się będzie rozwijać jeszcze prężniej. Można wykonywać swoją pracę i ją lubić, ale wy ją kochacie, tak? No tak, cały czas coś robimy w tym kierunku, jakby sprawia to nam przyjemność i no chyba o to chodzi, żeby... Ty jeszcze uczysz innych przecież. Tak, ja cały czas pracuję z dzieciakami, z młodzieżą, uczę, staram się też sama śpiewać. Różnie z tym wychodzi, ale cały czas coś. A Marcin, dogrywasz w różnych takich projektach? Tak, no tak jak wspominałem, właśnie jest tego już naprawdę sporo, gdzie jeżdżę z kilkoma projektami po całej Polsce. Też mam kilka lokalnych zespołów, które jak najbardziej tutaj będę dopieszczać swoją obecnością, ale właśnie już planuję też jakby wyjazd do Wrocławia, w którym też będę studiować na Akademii Muzycznej i mam nadzieję, że to się rozwinie dość prężnie. Zrobiło się głośno o tobie, że jest taki facet tutaj właśnie w naszym regionie, który potrafi zagrać wszystko i zagrać na wszystkim. Tak, Lonia się śmieje, bo tak jest, nie? Tak, nie słyszałem tak. Jeszcze, tak? Zdolny i pracowity. No, miło mi, że takie podobne osłuchy są. Ja ich gdzieś tam nie słyszałem, ale skoro mówisz to na pewno gdzieś tam echem to się odbija. Twoje radio, twoja muzyka.